Siemanko widzowie, to was w kolejnym odcineczku z serii oczywiście PGR. Co tam u was słychać? Jak zdróweczko? Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Ja wracam z pola, musiałem trochę poogarniać, jeszcze potalerzować tam. Zobaczcie, jaki elegancki zestawik. Wracamy na gospodarstwo. I widzowie, co jeszcze mogę wam powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze nie macie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Zobaczcie, ostatni miesiąc, sierpień. Mam nadzieję, ostatni miesiąc wakacji chodzi mi. No mam nadzieję, że te wakacje jakoś wykorzystacie dobrze, oglądając nasze filmy oczywiście codziennie. Codziennie są widzowie filmy z rańca, gdzieś tam 9.30, 9.30, 10.00. Już film na kanale jest, także mam nadzieję, że... No kurczę, oglądacie filmy. Bardzo się cieszę z tego powodu, że niektórzy z was codziennie czekają na odcinek. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze piosenki Megakolis na fali, to wpadajcie na kanał. To jest moja najnowsza piosenka, więc mam nadzieję, że posłuchacie. Już mamy tam ponad 50 tysięcy wyświetleń. Więc cieszę się, super, nagrywajcie TikToki pod tę piosenkę, bo już jest ta piosenka cała na TikToku, także możecie nagrywać pod swój ulubiony moment i po prostu superancko. Ja wracam na głos... Jakieś, czekajcie, jakieś strzały słyszałem, czy co to? Bo może mi się wydawało, jakby ktoś strzelał? Może myśliwe tutaj gdzieś w lesie, ale tu... A może ktoś tymi kapiszonami, widzowie, strzela, bo to kurde... Chodzą te małoleciki, petardy na odpuście kupili. O, teraz nagle słychać, jakby gdzieś policja jechała, no nie wiem, czy wy to słyszycie, no... Coś, o, gdzieś tu na wiosce, słuchajcie, jedzie. Słyszę. Tu muszę przy... To policja i strażka musiała pojechać. O kurde, takie sytuacje się dzieją, wam powiem, u nas na tej wiosce czasami, że... a zobaczcie, mam soczek pomarańczowy, tutaj przy komputerze, także nagrywamy i soczek pomarańczowy piję. Podobno sok pomarańczowy to jest, kurcze, źródło witaminy C, no to tak, i no i ogólnie jest bardzo zdrowy, także sobie kupiłem wczoraj w sklepiku, jak byłem. Wczoraj w ogóle, widzowie, pizzę nawet robiłem sobie w chałupie, swoją własną kompozycję. Kupiłem szyneczkę i ser tu już miałem, bo wcześniej kupowałem. O, tu przez to pole przyjadę tak koło, tu było talerzowane, widzowie, ale można przejechać w sumie. To się nic nie wydarzy, także no wczoraj pizzę zjadłem. Dzisiaj na śniadanku kanapkę i soczek i elegancko. No nagrywamy gdzieś tak godzinę... My nagrywamy gdzieś tak 11.30. Wy to oglądacie ten odcinek, widzowie, prawdopodobnie w poniedziałek. Tak mi się coś... Tak, tak, w poniedziałek oglądacie, bo sobota, niedziela to są filmy z polskich sąsiadów, a wyglądacie to w poniedziałek. Także no subcio. Dobra, jedziemy jeszcze do przodu. Jesteśmy zaraz na gospodarstwie. Janina w domu? Nie, pewnie u nas jest. Zaraz zobaczymy. Wjadę sobie tamtym wjazdem, widzowie. Koło chałupki zajdę do kempingu i zobaczymy. No kurde. Zaraz powiem o tych strzałach im, że słyszałem, że gdzieś tu myśliwe chodzą, albo... To nie wiadomo, może ktoś kapiszonami... Zaraz zapytam zresztą. Panie Nino. Czekajcie. Panie Nino. Karol postrzelił ją. Dwa razy chyba. Jak to? Janina! Mata mnie trafiła! O co chodzi? Strzelił! Ale jak to się stało? Zwykły pistolecik i strzelił w nią po Ale prostu, kto? Bo udusiła praktycznie dwa razy. Tak dla weciarz. Janina! Żyjesz? Wywalił, my mu pomagali, bo on jeszcze wywalił, pomogliśmy mu łowiesza. A, bo ten leweciarz przywiózł ten nasz nowy nabytek, nie? Janina! Wszystko jest okej? Okay? Czekaj, chyba jaki nabytek? Co? Jaki wasz nabytek? Jaki Karol nabytek? Ty co? Czyli co? To jest dla was niby? To co mam gadać? Znowu kupiliście? Teraz to już za późno. Znowu kupiliście takie gówno? Znowu zabrałem pieniądze, takie gówno? Bo nie widziałaś różnicy, że paczka stoi o tamo. Znaczy, pani Janino, to... Gdzie pani utrafił, że pani tu normalnie chodzi? No... Ja mam kamizelkę kuloodporną, co ty myślisz, że jestem k***a głupia? Janina, kupiliśmy, bo po prostu no jest nam potrzebny taki siewnik, no. O nie... Lemken 6-metrowy. Fajny, no nie? Opa! Co ty... Janina, zostaw! No, obaliła go. I co teraz? I dobrze, niech leży. Za moje pieniądze? Nowe zakupy? No za nasze! Znaczy, Janina, wyjaśnijmy sobie coś raz a dobrze. Te pieniądze, które nam dałaś, to była
to jeszcze nie jest spłacony dług, bo wisisz mi... Bo wisisz mi milion za poloneza, to jest pierwsza sprawa, czyli powiedzmy, że za poloneza już mi zwróciłaś. A gdzie jeszcze chałupa? Co ty robisz w ogóle, kobieto? No, to zostaw. Co ty robisz, kobieto, co? Mam cię potraktować jak chłopa? Już, dobra, to chodź. Żartuję, tylko chodzi mi o to, żebyś nie niszczyła naszych maszyn za nasze pieniądze, które kupiliśmy. To są moje pieniądze. Zacznij od tego, że to są, Michał, nasze pieniądze. Janina, kiedy oddałaś mi za poloneza milion, bo zniszczyłaś mi poloneza i on po prostu był warty milion, oddałaś mi pieniądze? No, słuchamy, słuchamy. No, nagrałabyś TikToka tańczącego z policjantem? TikToka tańczącego z policjantem nagrałabyś? No. No ja też bym nagrał, bez problemu. No ze strażakiem byś nagrał. A strażakowi byś rękę podała? No, bym nawet pocałowała go. Ja też bym podał rękę. A, pocałowała. Wiesz, jakie są dobre wieści? No. Janina przepisała nam pole, podpisała się. A, proszę, no to Janina, jak przepisałaś nam pole, to tam jest brama. Poszła! Stąd! I teraz! Tak. Paszą wam! Widzowie mieli rację! Złodzieje! Wygonili mnie! Nie, no, no, żartuję! To żarty! Nie, chodź tu! No, no. Chodź, jaja se robię, kobieto! Przecież jeszcze pani musi troszeczkę wydoić tego naiwniaka, no nie? Z jakiś pól. Janina, a kiedy jakieś tam spotkanie? Z tym, znaczy, że tak powiem, spotkanie... No, jak to nazwać? Może randka? Z tym gostkiem, co od jego pole kupiłeś. A ile na to wydaliście? Michał, nie mów prawdy, nie mów prawdy. O biznesach nie będziemy rozmawiać. 25 tysięcy, 20... to nie, Karol? Tak, 25 tysięcy za całość. Tak. Dobra, chodźcie, pomóżcie mi to podnieść. A bo to takie ja proste, żeby to... Dzisiaj potestujemy na tych polach, ale to trzeba było stależować jeszcze to jedno. To może na tym nowym polu jest... dzisiaj byśmy, Karol, wszystko rzepaki posiali i w ogóle. No tak właśnie dumałem, Michał, żeby to tak dzisiaj to ogarnąć, co za tym sądzisz? No to chodźcie tam talerzować, to porobimy, tylko trzeba jeszcze fenda wziąć. Ale podczepiać tego Lemkena? Czy na razie potalerzujemy? Za ile to wydaliście? To no nie? To Janina? Podczepnik muszę wziąć. Ile wydaliście? To pani weźmie tutaj obciążnik podczepić sobie do tego zostawu. A ile wydaliście? 25 tysięcy. 25 tysięcy złotych. Nie, na pewno. 25 polskich tysięcy. 25, bo te firmy nas lubią. No. O, tu pani podczepi obciążnik sobie. Ten obciążnik podczepiej. Na pewno więcej. No, pani... Nie, żadne więcej. Widzowie, napiszcie mi to na moim kanale, zostawcie subskrypcję i napiszcie mi w komentarzu, ile. Chwilę, pani, no chwilę. Janina, dużo nie wydaliśmy, nie drąż tematu, bo jest tu niczego niepotrzebne. 25 tysięcy, tak ci powiedzieliśmy, no. Prawda? A mam sobie kupić renówkę? No Michał mi pozwolił. No, no może pani może... za przepisanie nam pola, jak najbardziej. Za to, że jej nie przepisałaś pole, no... Możesz, tak powiedzmy, że tam... 5-10 tysięcy złotych. Jakiś tam ten procent tych pieniędzy jest też twój, także spoko. A ten mogę kupić... będzie na panią czekał i pani ma tam z nim ustalić, jaką on ma ściągnąć, także... Dobra. Tylko Janina nic nie porusza tematu o szwagrze. Tak. Znaczy zapytam się, czy żyje, czy nie. Nie poruszaj tematu tego, bo on doskonale wie o tym, że to ty go tylko tropiłaś. Bo poszło... Nie chcę, żebyś tam przyjeżdżała dzisiaj do niego. Informacja poszła. Tylko żebyś tam naszego kolegi przypadkiem nie utopiła w stawie, bo on nam załatwia maszyny. No właśnie, on po kombajn będzie... No, zapytam o ten kombajn, nie? Ustalę. Znaczy to byłby już cios poniżej pasek, byś nam kolegę utopiła, tak? No. No to się zapytam go o ten kombajn, nie? Janina. Nie kombinuj. Zowie, o, bieg. B4 i ma iść. Ty, ale powiem ci, Michał, te talerzówki to był świetny wybór. No, ale i za swoje kupione to najważniejsze. Znaczy, wiesz, no bo wiadomo, za cudze by tak nie cieszyły, ale jak za swoje... Tak, ciężko to człowiek, zarobione pieniądze. Ciężko zarobione, to człowiek i bardziej docenia i wszystko. Ale ja patrz, jestem. Do czego człowiek doszedł? Robimy sobie na 3 ciągniki, każdy kupiony z nasze pieniądze. 3 talerzówki, każda kupiona z nasze pieniądze. Na naszym nowym polu kupiono za nasze pieniądze. No tak, ale to pole, widzowie, to jest ogólnie nasze nowe pole teraz. Nie wiem, czy wiecie. Zobaczcie, koło gospodarstwa centralnie, obok naszego PGR-u. No jest nasze duże, naprawdę duże pole. Co o tym sądzicie, widzowie? No. Aha, czyli tak mnie traktujecie. Znaczy, jak traktujemy?
Tak, panią źle Janinę traktujemy, że jak pani Janinie dom spłonął, to żeśmy przygarnęli do siebie do domu. Tak Janinę źle traktujemy, że wybudowaliśmy obok naszego gospodarstwa chałupę dla Janiny, żeby miała. Tak Janinę źle traktujemy, że jedzenie dajemy Janinie. A po co tak wszystko mówicie, że za wasze, po co tak gadać? Znaczy, bo jest... No to jak? No to jak wie, Janina, no żeby było na Janiny koncie, okej. Okay. Byśmy powiedzieli, no dobra, Janina kupiła. Jest na naszym koncie. Co jest na moim koncie, to znaczy, że jest moje, prawda? No dobra, ale to po prostu nic nie gadać można chyba, co? No ale widzowie muszą wiedzieć, za czyje to jest kupione. No tak, no widzowie, przecież no widzowie wy wiecie, że... Janina dała? Ale ale komu? Janina, czy wyjaśnijmy sobie tę sprawę raz na zawsze. Wisiałaś mi 1 000 000 złotych za poloneza. Dałaś 1 000 000, sprawa wyjaśniona. Dziękuję. No i jesteśmy kwita i mi to akurat pasuje, takie rozwiązanie. No i mi tak samo, i mi też pasuje. Ja nie podejrzewam, że też pasuje i nie mam z tym żadnego problemu, prawda? Mam. To a co pani... Nie, dobra, jak mamy talerzówki na przykład, jakie talerzówki by pani kupiła zamiast tych z Roll Mako? No właśnie, o, to jest dobre... To jest dobre pytanie. Nie ma talerzówek. Ale renówkę kupiła. Ale Janina, na co renówka ci? Ale nie ma w renówce talerzówek, ta firma nie produkuje talerzówek, to pani Janino. Ale produkuje ciągniki. Ale ciągnikiem samym nic nie zrobisz, musisz mieć co to podczepić do tego ciągnika. Ciebie bym podczepiła. O. Agresywne dobra. Słownictwo. Kupisz pani tą renówkę i będzie pani zadowolona. Właśnie. Kupi sobie Janina tą renóweczkę. Kupię. No i słupcio, i nie będzie tematu. I ile będzie koni miała? 100. Ale... No i będzie do oprysków, do wszystkiego, mi Karol pasuje. No mi w sumie też, no. Co ma mi nie pasować do 100 koni, no to nie jest jakoś dużo, ale tak jak mówisz, do opryskiwacza, no to... No... Do sianokosów będzie, do przetrząsania, zgrabiania, no pani no, Janina dobrego sumie... zakupu dokona po prostu. W sumie tak, no nie ma co gadać, no. My musimy sobie lepszą zgrabiarkę kupić. Ale my mamy małą łąkę. Tylko wiesz, co łapie z dwóch stron. Mikał, gadałem z tym... łebkiem, co ma tą łąkę taką jedną większą, mówił, że może kurde w dzierżawy by się udało następny rok. O to my i tak już mamy 3 łąki, no nie? No ale my potrzebujemy więcej. Chociaż belek tych i tak gówno wychodzi. No. Mało można było na kiszonkę teraz porobić. Na kiszonkę, wiesz, kupić albo wypożyczyć, no to... po prostu, może kupić to nie, wypożyczyć no ten, przyczepę samozbierającą i silos robić. No, ale ten Fincher to chodzi. A ty Janina Fender działa? O kurde widzowie, zobaczcie. O ja pierdziele, jakie ujęcie. No o, pół już nie ma, na parę przejazdów. To właśnie. Powiem wam, że robota idzie mega szybko. No ekspresowo. Na 3 hektary ponad. No. 3 hektary, a idzie robota. No dlatego to jest właśnie to widzowie. Dwie talerzówki zostały wzięte. Jedną talerzówkę mamy tu naszą. Weź to 3,5 metrówką rób i zobaczcie tego rał. No tak, no ale wiesz, my mamy już tyle pola, że kurde, no warto mieć trochę tego sprzętu. No i na przykład tak samo jeden pług też nam by nie wystarczył na takie pola. Gdzież, to nie ma opcji. Ciężko. Bardzo ciężko. Widzowie, to jest ostatni odcinek niestety serii PGR. No niestety, no Michał może powiedzieć coś więcej na ten temat. No, to ja to będę opowiadał, no to nie była prosta decyzja, no nie? No, nie była prosta decyzja, widzowie. I tak nie lubiliście tej serii, kurde. Więc postanowiliśmy po prostu ją zakończyć. Więc w tym tygodniu już jej na pewno nie zobaczyli. Dopiero w następny poniedziałek będzie odcinek. No chyba no w tym tygodniu na kanale u Michała. No. Będzie, także... A to Janina już nie może sobie nagrać odcinka. Ale... Nie, u Janiny też będzie, tylko czekaj, Janina, kiedy ty wrzucasz odcinki? Niedziela czy poniedziałki? Niedziela bo poniedziałek. Niedziela bo poniedziałek, czyli u Michała w niedzielę chyba zawsze, tak. U Michała zawsze w niedzielę, a u Janiny niedziela albo poniedziałek. Chociaż teraz przez tą jedną współpracę to musiał być odcinek w sobotę z PGR-u. No tak. Mieliście takie delikatne zaskoczenie, ale niestety YouTube w weekendy nie za bardzo chce przetwarzać filmy... Z żółtego na zielony dolar, o. No tak, no tak. To wytłumaczę. Tak to jest, widzowie, no niestety, no. Czasami coś tam się pokasztani i... No i wiecie, no i trzeba jakoś tam pozmienić ten harmonogram. No ale i tak mimo wszystko, film zawsze jest, jak nie... Na tak. przykład dzisiaj, no to jutro na pewno się pojawi. Także serie co tydzień są... Szkoda, że jestem smutna. A czemu? Dlaczego? A nie! A dlaczego?
Penino, co się stało? Z powodu oszustw finansowych. W rodzinie. Nie, to nie są oszustwa. Ale nie, Janina powiedziała w rodzinie, no to... Gdzieś tam pewnie jakieś problemy ma, tak, Janina? Jakieś problemy masz w rodzinie, czy jak? Tak. A ja zaraz zobaczę dla pani, jaki jest wybór, jeżeli chodzi o terenóweczki, co pani by chciała kupić. Na pewno do 100 koni tylko? Nie, 180. A zobacz, jaka największa jest, Michał, tak z ciekawości, jaka tam jest. O, już patrzę. Coś pierdnął? Usłyszałem coś. Nie, ja tutaj na fotelu się poprawiałam w fencie, on taki jest pierdzący, tak lubi, tak popłukiwasz, tak... A, to przepraszam, bo już chciałem podejrzewać Jelinę. Ale nie martw się, jeżeli puszczę potężnego bączulka, to się tym pochwalę, kochany. Znaczy, ja nie mówiłem tego, żeby Jelina się chwaliła tym, bo nie uważam, że to jakiś powód do chwalenia jest, pani. Kochany, jeśli za smrozę fędziorka, to tobie o tym powiem pierwszemu. I co, żeby przyszedł do kabiny i powąchał, tak? Tak, żebyś mi pomógł, to by wąchać, tak wyspącić, że tak powiem, wyniuchać. No pierdzielę, ja pierdzielę. Nie. Ja... Czasem jestem psychiczna. Janina jest okrucieństwem, widzowie. Ale Janina to dlatego, jest okrucieństwo. Że jestem kierownikiem chorości. A, to wszystko by wyjaśniało w takim razie. Dobra, zobaczcie, cyk. Ogólnie muszę sobie w ustawieniach, widzowie, patrzę... Render ustawić, żeby dalej się renderowały te... Zobaczcie, żeby ogólnie coś w życiu robić, to trzeba się najpierw na tym znać. Żeby naprawiać samochody, musisz wiedzieć, jak naprawiać samochody. Żeby uczyć nauki jazdy, musisz umieć jeździć samochodem. No więc oczywiście. Żeby leczyć, że tak powiem, w psychiatryku, muszę być psychiczna! Pani może powie temu naszemu koledze, żeby ściągnął Renówkę Atlas 900 RZ, bo tutaj jest 250 koni, aż może być. Ty, no to taka, Renówka, jeszcze by... Tak, wiesz, na bazie chyba tej klasowskiej. No bo to 54, no. Co mieliśmy, no to takiego samego czegoś nie będziemy kupować. Nie, na co to? Ale tą serię 250 koni można z niej zrobić? No, to jest podstawa taka, no nie? Ale to byśmy musieli taką salę zrobić, że do tej Renówki tylko ja wsiadam. No to nie, takiej zasady na pewno nie będzie. No to ja najlepiej zrobię kopę na fotel i będzie się brzydzić. Ale ona też i ładnie wygląda, no nie? Ta rynóweczka. No, bo ona jest taka w stylu klasa, nie? Bo nie, chyba tak klasy no, i rynówka podobne. Ona będzie, no ale starszy ciągnik taki, to może i nie będzie trzeba nie wiadomo ile pieniędzy. Ile ona może kosztować? Zaraz wam powiem. Ale John Deere to jest kurde zajebisty ciągnik. To jest coś pięknego, widzę ten John Deerek. No taki klas Atlas z dobrym silnikiem koło 200, czyli renówka będzie pewnie podobnie kosztować, także panie Ino, koło 200 pewnie pójdzie na ten nasz nowy nabytek, no nie? Oh shit, to dużo! No to co, rezygnuje pani Ina z renówki? Nie. Ale może znajdę jakąś taką za 100 koni. Ale to 100 koni to kurde to... To tak nie za bardzo jest, wie pani, potrzebne. No tylko wiesz, tylko do oprysków. Ale moim zdaniem, Karol, jak pani Janina by była chętna przepisać nam na przykład tą renówkę, to my mogliśmy coś sprzedać, dołożyć coś od siebie, no nie? No tak, nie, to wtedy to oczywiście, no ale wiesz. A, i zamiast jakiegoś ciągnika, tak? No tak, tak, na przykład byśmy coś opchnęli i by było fajnie. Ale co na przykład byśmy opchnęli? Może Ursus? No myśli się, wiadomo, no nie? Na przykład panią Janinę na przyszłym targu. Albo na przykład, może Ursusa, no widzowie mamy, czekaj, dwa Ursusy, nie, trzy, bo jeszcze tego małego, tak? No jeszcze jest ten bez kół. A, jeszcze bez kół, no to cztery widzowie Ursusy mamy. No to tego bez kół można by było w sumie, nie wiem, albo na przykład zremontować, opchnąć. Albo te nasze Ursusy, co my teraz mamy, nie? Albo podpalić. Też jest jakaś opcja, żeby podpalić, no ale... Ej, wy to już zrobicie? Ja może bym skoczył po coś dobrego, żeby opić to pole. No możesz skoczyć, no my to skończymy, tutaj raczej Janina na raz tego... O Janina, no kurde. Podujesz na ten poprzeczny, jeszcze zróbcie, no nie? Dobra, ja ogarnę, ja z tamtej strony zrobiłem, a teraz tam zrobię. Będę przyjeżdżał tylko na gospodarstwo. Dobra, no. A co, polecisz pożarcie jakieś? Halo? To żarcie też brać? Weź coś do żarcia, Michał. Dobra, to wezmę jakiegoś kepsa, ale to dłużej zejdzie. Kurde, ale to wiesz, to się zbliża powoli do południa, no bo coś człowiek zjadł. Z jakim sos? Co? Halo? No i widzowie przerwał ten. Civi przerwało, no to... Czemu mnie źle traktujecie? To znaczy? No źle.
Czuje się Nina źle traktowana? No. Poda pani na jakieś przykłady. Czemu może podam się... Podam was do sądu. Ale czemu Nina może się źle, nie wiem, czuć? Poda jakieś przykłady, co się takiego dzieje? Co się wydarzyło? Jedź do przodu, jedź, ja wezmę to. A, to co się takiego wydarzyło, pani Nino? Że czuje się jakoś źle u nas na gospodarstwie? Pieniężnie mnie oszukujecie. Nie, Nina, my pieniężnie nie oszukujemy, bo działamy na swój własny jeden rachunek, pani Nino, no. Można powiedzieć, że Janina też jest częścią tutaj tego gospodarstwa. No wiadomo, nie ma Janiny nigdzie w papierach przy tych maszynach i tak dalej, ale myślę, że może się czuć częścią tego gospodarstwa. Tak? No. Na 100%? No na 100% nie, ale tak na 20. Czemu? Na 100% no to Janina nie może się czuć tutaj, jakby była częścią gospodarstwa, no bo jakby no to nie jest Janiny gospodarstwo, ale tak na 15-20% może się czuć. Janina, jakby Janina miała jeszcze, nie wiem, na przykład z 5 milionów, nie? No to wtedy myślę, że mogłaby być... O kurde, się pomyliłam, sąsiadowi pole zaorałam! Janina, co ty zrobiłaś? Nie, poczekaj. Dużo? No... Pokaż. Czekaj, muszę to zobaczyć. Ja pierdzie, no to się pomyliłaś i to walnie patrzę! Dobra, ja jadę tutaj to... Wyrównam to jakoś. Ja to drogo tu wyjadę, Janina. Dawaj tędy, to drogo polecimy. Wyrównałam to nawet. No i luksio, widzowie, jak jeszcze nie widzieliście na kanale odcinka ze Szpakowa, to sprawdzajcie koniecznie, bo nagrałem, jak wygląda Szpakowo w realu, także na kanale sprawdźcie odcinek. No jest naprawdę bardzo podobny, musicie zobaczyć, tam dałem porównania i z reala, widzowie, i z farminga. Wiecie, nagrałem w realu i dałem screeny z reala, żebyście zobaczyli po prostu, jak to wygląda, także zobaczcie. O! Super ty jesteś, patrz, Janina! Super pokazałaś klasę teraz! No świetnie po prostu! To nic, check engine mi się pali! Przypieprzyłaś i to fest! Check engine się pali! Się dziwić? Jak z takim impetem się wjeżdża i się zapierdziela, tak? Daj tego fenda się nim... Kurde, fenda nowego kupiliśmy, a nie mogę nim pojeździć nawet, bo Janina zawsze nim zapieprza. No. Jak nawet fendem nowym nie porobi, tylko starym John Deere'em. Nie no, jak ona wjeżdża te zakręty, no ja pierdzielę, widzowie. No ta baba nie powinna mieć w ogóle jakiejś racji bytu tutaj na tym gospodarstwie. Jest klasunia. Klasunia. Tragedia po prostu, tragedia. No brak mi słów. Aj, 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 w twoich oczach widzę raj. Aj, aj, sercu mi graj. O, ktoś się kręci tu około Janiny, samochodem. Aj, to zobacz, oś, kto... Kurde. Dzień dobry! Przepraszam pana! Dzień dobry, zaraz do pana przy... Janina? Tutaj mieszka, w tym domku. No bo ja byłem z nią umówiony. A nie! A to pan! Oho! Przepraszam! Ale... Sorry, trochę ci samochód przerysowałam. Jedziemy! A to nic się nie stało. Jedziemy na kolację? O ja pierdzielę, w takie... Taką furę? Tak. Dobra, a dasz mi się przejechać kawałek nią? Nie. Czemu? Dopiero później. Dam buziaka tobie. O kurde. No daj przez szybę. To nie, jak nie chcesz, to nie. Byliśmy umówieni. Wow, ale a to pan ja myślałam, na randkę był umówiony z Janiną, czy jak? Ale taki brzydki kolor, jakie padło. Nie, ja do takiego gówna nie będę wsiadał. To pan na randkę był z Janiną umówiony, mam rozumieć? Pani wsiada, bo się zdecyduje jednak na sprawę w sądzie za to pole. Słucham? No Janina, no. Jak dasz mi się karnąć? Nie mogę. Nie daje pan i lepiej nie daj. Proszę pana, zajedzie pan do nas tutaj na PGR na gospodarstwo, my tylko czujniki byśmy wstawili na gospodarstwo. Dobra, tak na stole. Poczekam. Znaczy na drodze nie będziemy tak... Widzę, moja żona to pracowita przyszła. Uuu, kurczę. Pracowita, proszę pana, bo pracuje w polu. Zamknij się. Janina, to ten, to co pole ci sprzedał? To ten idealna jest na żonę, jak pan ocenia? Proszę pana. Idealna, lepszej pan nie znajdziesz. Ale pan furkę to masz wypożyczona, czy nie wziąłem pana? Teraz. Mam wliżę. Ej, a pokaż, ja się zawsze zastanawiałam, a jak klucze wyglądają do czegoś takiego, pokaż.
Nie dawaj. No masz, ja kurde, masz. Ale jaki telebim, papać, Karol. No, ładne, no nie? A weź pokaż tutaj mojemu przyszłemu mężowi, jaki siewnik nowy kupiliście. Janina, nie kombinuj. No co, ale popatrz, chodź, zobacz. Zobaczy kupili. Pan, za zobaczy moje pan. Bo jestem taka normalnie biznesmenka. Widzi pan, jaki tutaj siewnik żeśmy kupili? O coś takiego właśnie. No bardzo taki ładny, nie, ja tak uprawiałem kiedyś pola, to mnie nie było stać na takie rzeczy. Hej. Proszę pana, ona pojechała się przyjechać, ona zaraz przyjedzie. Mam do pana kilka pytań. Czy, nie wiem, jest pan jakoś zauroczony, czy podoba się panu Janina? No tak, ja wynająłem domek dla nas. Ale właśnie przekładał pan termin, dlaczego? Bo tu u nas domek. Mam, ale dzisiaj chcę ją zabrać na kolację. Aha, a skąd się pan zna z Janiną, bo słyszałem, że jakieś wiele lat już? To my to tam ze szkoły. Aha. Ja to teraz firmę mam swoją. I poczeka pan, i co, teraz i co, i nie wiem, chciałby się pan ożenić z Janiną, czy jak to wygląda? Chciałbym, ja już stare lata, dzieci nie mam, ani nic, ja mam komu przepisać majątku, to... Ale to wie pan, to Janina to już teraz dzieci, to nie da rady, jak ona stara baba, to wie pan. Nie, ale to może coś zaadeptujemy. A no to chyba, że, znaczy nie, że jakieś dziecko po prostu, tak? No tak, tak. No i też pewnie, może, super fajnie. Może ty byś chciał być naszym dzieckiem? Bo ty nie, w biznesy jesteś, ale nie, muszę komuś przepisać. Ja tam mam mamę i tatę i ja dziękuję za takie propozycje. Będę miał do przepisania i też będzie, czyjeś to trzeba będzie pozostawić. O ja pier, o skurkowana, jasny gwint. Jak to chodzi, per pana? Jak Nina? Ja tam lepszym jeździłam. Kochanie, a czym lepszym jeździłaś? O, jakie słówka. Mercedes G-Class! G-Class to gówno przy tym, a też mogę ci kupić G-Classę jak chcesz. Jutro będzie. Ja? No? A to nic, że ubrudziłam trochę felgi? Nie, a chcesz tą G-Classę? No. No to chodź ze mną dzisiaj na kolację, ja cię odwiozę, o której ma być, Janina, bo jutro do pracy. Proszę pana, a chce pan, bo dzisiaj mam akurat domek wolny, chce pan może dzisiaj wynająć na noc ten domek? Karo, chodź za słowo. Tak. Mogę zapłacić, ile ona zarabia tutaj, to ja zapłacę za cały tydzień. Zamknij się. No. Chcesz mieć rynówkę przepisaną, czy nie? Panie Karolu? Tak. Chcesz mieć pole przepisane, czy nie? Ja zapłacę za cały tydzień tego, co ona tutaj zarabia. Aha. To wezmę wam. Ile będzie? 10 tysięcy? A, pan, zarabia, pan czy... porwie ją na tydzień? Tak. No proszę pana, wie pan plus co? Oczywiście za domek zapłacę no, też. No to Janina zarabia tygodniowo 20 tysięcy. Nie wiem, czy pan tyle da radę zapłacić, żeby ją... Ja to zaraz wyciągnę z samochodu, tylko... Tak? Panie Karolu, będzie delikatny problem. Janinka, tą G-klasę bym dzisiaj pojechał załatwić, to może jutro na tą randkę pojedziemy? No dobra, ale to wiesz, ja też muszę mieć za co żyć, bo tych chłopakom tu zapalę, ale ja nie będę miała za co żyć, jak ja nie zarobię. No mi mąż. Ale wymagające te kobiety w dzisiejszych czasach. Janina, umów się z tym gościem, widzisz, że dobry chłop. Dobra, no. Ale gigas nie na to z nich spada. 20 i Janina w przyszłym tygodniu nie ma jej w pracy, 7 dni. Dziękuję, dobrze, okej. Okay. Kup sobie fajne ciuchy, też mam. A to pan na 7 dni ten domek chce wynająć u nas? Tak. O ja pierdzielę, to będzie 7 dni relaks? Tak, Janina będzie tylko w jacuzzi siedzieć w basenie. I G-klasa będzie stała na podjeździe. Ale to a to przepraszam, to wy już jesteście jakby oficjalnie w związku, czy jak to wygląda? A powiedz mi, a dużo tu masz. Weź mi G-klasę załatw. A wy jesteście w związku oficjalnie, czy jak to u was to wygląda, tak z ciekawości no zapytam? Przecież zaraz, takie sumy dla mnie to wiesz. I tak nie mam na kogo wydawać, a teraz taką kobietę znalazłem. No. Dobra, na razie. Jutro? Dobra, no. Może być w brabusie? Bo nie ma na stanie innych. No już dobra, jak no dobra, a wy już jesteście w związku, czy nie? O, a nie, ale ktoś pojechał tu? Znaczy, ja też nie będę zdradzał jednej niespodzianki, ale już drukujemy tak naprawdę, panie Karolu, no zaproś. Słucham? Dobrze, nie będę Janina mówił na razie, no bo nie wiem, czy... Coś Janina ukrył.
Coś jest ukrywane? Dobrze, kochanie, ja jadę i przyjadę G-klasą jutro po ciebie. Godzina 18, bądź gotowa. Co jest? To jest zapłacone też i za jutro, także panie Karol, żeby moja dama sobie rąk nie wybrudziła jutro w polu. Dobrze, A za dzisiaj? Bo ja już dzisiaj nie dam rady chyba pracować, bo nie wiem, czy będę świeża jutro na randkę. Dobra, powiedzmy, że w cenie będzie to dzisiaj jeszcze. Do widzenia! O! Ale furo, ale furo. Co? Słyszałem Janina, co on powiedział? Teraz kocham cię, powiedział. Janina, co on powiedział o jakimś drukowaniu zaproszeń na ślub? O co chodzi? Szczerze, nie mam pojęcia, ale tak G-klasa mnie kupił. Ale Janina jest blachara, ja pierdzielę. Goście, o tak to gościa nie chciała, pole sprzedało, gościa nie chciała, dowiedziała się, zobaczyła, jaką furą przyjechał już, o! Na randkę debilu. Się zgadza. Dobra, ja do niego dzwonię, odmawiam się. Nie, żartuję! Nie, masz się z nim wygadać. Miałam tobie pole załatwić, jedno albo dwa. No Michał prosił, ale jak taki jesteś, trzymacie, a to nie! Żartowałem przecież, dobrze robisz, kurde. A wiesz, czyja jest ta kukurydza tu? Jego. Gdzie, która? Ta o. To? To jest jego? Janina, to pole musi być nasze, musi się z nim dogadać. A nie, bo ja odwołuję. Nie odwołuj! Zostaw! Dzwonię! Daj ten telefon, zobacz co się dzieje! No i teraz muszę jeszcze telefon od niego wziąć, kopy. Albo znajdziesz sobie ten tu w kukurydzy. Nie, iPhone 16, myślę, że starczy będzie w zamian. Ale iPhone 16 dopiero premiera we wrześniu. iPhone 15 na razie starczy, a we wrześniu mi kupi 16. No dobra, no to... Janina, to co, umówisz się z nim, nie? Prawda? A może do tej renówki mi się dołoży? Ale proszę cię, umów się z nim, ogarnij to jakoś tak dobrze, żeby dla nas też dobrze było. Dobra. Dobra. Widzowie, no nie wiem, co to się zadziało, ten gościu jest naprawdę zafascynowany Janiną, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ale to jest dobry znak. Oby Janina się z nim dogadała i żeby dla nas to na plus wyszło.